Witam serdecznie po przerwie w drugiej części programu Galaktyka Pomerania, a na naszej kanapie już kolejny gość czeka, pani dr Renata Słomińska-Walkowiak, Uniwersytet Szczeciński, koordynator do spraw 15. Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Witam serdecznie pani Renato. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To już od 14 lat festiwal organizowany przez całe nasze środowisko akademickie, naszego województwa. Już jutro się zaczyna. Tak, dokładnie. To od jutra po raz 15 uczelnie, nie tylko państwowe, ale również prywatne, zarówno Szczecina, jak i Koszalina, otworzą swoje bramy i będziemy z przyjemnością gościli uczestników 15. jubileuszowego Festiwalu Nauki. Festiwal jest organizowany przez środowisko akademickie, przez uczelnie, w koordynacji ze Szczecińskim Towarzystwem Naukowym. A co będzie się działo podczas tego 15. festiwalu? Bo program jest bogaty, przez cały tydzień będzie trwał, od soboty do soboty. Co możemy tam znaleźć? Program jak zwykle jest bardzo, bardzo obfity. Nie mieści się on na jednej kartce, jak widać, ale to jest cała książeczka. Takim najważniejszym punktem, na który chciałabym zaprosić wszystkich państwa, to oczywiście inauguracja festiwalu. Inauguracja odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godzinie 17 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w sali 102. Oprócz dyskusji panelowej na temat komunikacji w dzisiejszych czasach, przewidziany jest również koncert przygotowany przez studentów Akademii Sztuki funkcjonującej od niedawna w Szczecinie, jak i również zapraszamy wszystkich później na bankiet, gdzie będzie można z naukowcami w kuluarach porozmawiać. Tak jak pani wspomniała, warsztaty, zajęcia praktyczne, wystawy, jak i również wykłady trwają już od jutra, czyli od najbliższej soboty. I właśnie w najbliższą sobotę Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia zaprasza do Parku Kasprowicza na zajęcia ruchowe. Kolejne dni również obfitują w mnóstwo wydarzeń festiwalowych. Jeżeli chodzi o Uniwersytet Szczeciński, największą uczelnię na Pomorzu Zachodnim, to 8 aż wydziałów otwiera swoje mury i zaprasza uczestników festiwalu na bardzo, bardzo ciekawe zajęcia. Jeżeli chodzi o to zaproszenie nasze, to ono jest skierowane zarówno do młodzieży szeroko rozumianej, do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ale nie zapominamy również o słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak jak już tu w kuluarach rozmawiałyśmy, zapraszamy zarówno grupy zorganizowane, jak i rodziny wielopokoleniowe, babcie, dziadków, dzieci, tych najmniejszych i tych większych, którzy chcą zobaczyć, jak funkcjonują uczelnie i jak prowadzi się badania i dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, na przykład jak stworzyć swój biznes w sieci, jak rozliczyć podatki. To z tych takich rzeczy, które są nam bardzo bliskie i na co dzień potrzebne, ale również wydziały eksperymentalne, Wydział Nauk o Ziemi i Wydział Biologii zapraszają do laboratoriów. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe. To naprawdę bardzo dużo się dzieje, nawet nie mam szans zadać pytania, bo pani jest tak dobrze przygotowana. Dziękuję. Chciałam się zapytać, jak znaleźć w ogóle, bo ten program, no, nie sądzę, żeby ktoś z widzów był w stanie zapamiętać to wszystko. Jakby chciał zobaczyć sobie, gdzie, w jaki dzień znaleźć chwilę i się wybrać do was, to gdzie ten program może znaleźć? Proszę państwa, na stronie internetowej, wpisując hasło Festiwal Nauki Szczecin, na pewno państwo znajdziecie. Adres naszego programu to www.festiwal.stn.szczecin.pl.
ale wystarczy wpisać Szczecin, Festiwal Nauki, to też na pewno Państwo tą informację uzyskacie. Wspomniała Pani, że ja tak dużo mówię, to wynika z tej pasji i z tego ogromnego zaangażowania i z tego, że z tej ludzkiej twarzy naukowca, bo tak naprawdę przeciętnej osobie wydaje się, że to są, że jesteśmy grupą niedostępną, mało komunikatywną, zamkniętą w hermetycznych laboratoriach, a to tak nie jest. My chcemy uczyć młodzież poprzez doświadczenie, poprzez obserwacje. Wiemy, jak trudne są tematy związane z dziedzinami matematyczno-przyrodniczymi. O tym też rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę. Dokładnie. Że nauka na tych kierunkach ma matematyczno-przyrodniczych, to jest bardziej takie doświadczanie nauki, to jest nie tyle przyswajanie jej poprzez czytanie, ale poprzez doświadczanie takie manualne wręcz. Dokładnie, dokładnie tak, stąd ogromny wachlarz ćwiczeń laboratoryjnych, które proponujemy. Będzie można uczestniczyć w zajęciach pod tytułem Rośliny zamknięte w szkle, wędrówka chromosomów podczas mitozy z archiwum chromosomu X. Przez cały czas trwania festiwalu na Wydziale Biologii, ulica Felczaka 3C w holu, będzie wystawa roślin owadożernych. Będzie można również zobaczyć węża z bliska, a nawet go dotknąć. To myślę, że to będzie super atrakcja nie tylko dla tych najmłodszych, ale dla tych dojrzałych osób też jak najbardziej. Tak, tak. Myślę, że tematyka jest tak przygotowana, że nie tylko będziemy zachęcać tych najmłodszych, milusińskich, do zostania w przyszłości badaczami, nie tylko im będziemy pokazywali zasadę działania mikroskopu, przygotowania preparatów i obserwacji tego, co mieści się w komórkach wewnątrz różnych tkanek, tego, co niewidoczne gołym okiem. Myślę, że te tematy będą bardzo interesujące dla osób dorosłych, dojrzałych i tych, którzy mają troszkę więcej czasu, czyli właśnie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że swoją wiedzę będą na pewno mogli pogłębić i poznać to, co niedostępne bez specjalistycznego sprzętu. A jak się dostać na ten festiwal? Czy można tak po prostu sobie przyjść do Was bez zapowiedzi? Czy warto gdzieś zarezerwować sobie miejsce? Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście od 15 lat prowadzimy nasz festiwal, także myślę, że mieszkańcy Szczecina i całego województwa już o nas słyszeli albo zgoła u nas byli. I wiedzą Państwo, że no lepiej sobie zarezerwować miejsce, zwłaszcza jeżeli są to grupy zorganizowane, szkoły, w programie i na stronie internetowej Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego są podane telefony, formy kontaktu z nami. Wtedy umawiamy się, rezerwujemy konkretną godzinę i grupa nie będzie musiała czekać. Osoby indywidualne, które chciałyby wejść, też lepiej jak zarezerwują, ale oczywiście w miarę możliwości pojedyncze grupy możemy przyjmować poza rezerwacją. Co jest celem tego festiwalu? Dlaczego od 15 lat jest organizowany i cieszy się takim zainteresowaniem? Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o popularyzację nauki, o pokazanie, że Szczecin jest miastem uniwersyteckim, Koszalin również. Na Pomorzu Zachodnim nie mamy się czego wstydzić i nie musimy mieć kompleksów wobec innych miast i rejonów Polski, które są wspaniałe, ale również u nas są wspaniałe uczelnie, chociażby właśnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński, który w tym roku obchodził 30. rocznicę powstania, Pomorski Uniwersytet Medyczny, także Akademia Morska i te wszystkie uczelnie włączają się, można zwiedzać właśnie ten okręt szkoleniowy Akademii Morskiej, nawigatora, także
Myślę, że środowisko akademickie, naukowe nie jest hermetyczne i zamknięte. My chcemy się pochwalić tym, co się tutaj u nas dzieje, jakie odkrycia, jakie osiągnięcia mają nasi naukowcy, którzy pracują w zaciszu swoich gabinetów i w zaciszu laboratoriów. I myślę, że każdy, kto podchodzi z pasją do swojego zawodu, też ma potrzebę właśnie, żeby tą pasją się dzielić z innymi. Dokładnie tak. No, to, co powiedziałam. Mamy też i rodziny, i tą naszą ludzką twarz i stąd chcemy zachęcić, żeby kolejne pokolenia zainteresowały się. W dobie, gdzie matematyka jest obowiązkowa na maturze, a nauki przyrodnicze trudne, ale bardzo ciekawe, myślę, że tego bakcyla, jak młodzież załapie, to będzie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o mój wydział, to jesteśmy wydziałem, który bardzo otwiera się na środowisko. Przypomnę tylko noce biologów, czy też wiosny biologów, które na trwałe zagościły w kalendarzu imprez Szczecina i rodzice, jak i nauczyciele już nawet rok wcześniej umawiają się z nami, żeby w młodzieży pokazać, żeby w młodzieży zaszczepić zainteresowanie tym, co tak nam jest bliskie, a mianowicie życiem. Pani Renato, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, było to bardzo sympatyczne spotkanie. Zapraszamy już od jutra, tak naprawdę rozpoczyna się Zachodniopomorski Festiwal Nauki, będzie trwał przez cały tydzień. Jeżeli są Państwo zainteresowani wziąć w nim udział, można spróbować po prostu przyjść, ale można też sobie zarezerwować miejsce, sprawdzić też dokładnie program na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl. Zachęcam Was do tego serdecznie. Moim gościem była dr Renata Słomińska-Walkowiak, Uniwersytet Szczeciński, koordynator do spraw 15. Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Zapraszam na króciutką przerwę, a po przerwie już kolejny gość. Dziękuję.